Tak, ho. O, a co to jest? A? Tyt. Tym, tyrym. Łata. Ła. Co to ma być? Ej, panie. Panie, który wygląda jak żarówka. Ło! Jaki agresywny! Biegnij! Biegnij, bo cię zabije jakiś mechaniczny... Biegnij! Biegnij, bo cię zabije jakiś mechaniczny coś, co w ogóle nie wiem, co jak wygląda. Gdzie... A. No, wiecie co, ja tak to jest jeszcze blisko mojego obozu, ale dobra. Brówki. Nice, 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 nice. I co tu chciałem... A. Potrzebowałbym jeszcze stworzyć sobie... kilownię, kilownię. Co ja chciałem stworzyć? A. Garnek. Garnka ukrywało mi chyba jeszcze trochę rzeczy. Patyków mamy dużo, więc sobie na razie nie będziemy zwracać głowy. No, dobra, brówki dają trochę, a zobaczmy, czy marchewka więcej głodu. Też marchewka mało głodu daje. Dobra, kuliczek jest. Zobaczmy, jak to nasza pułapka. Gdzie nasza pułapka? O, tutaj. Jeszcze nic nie złapała. Ojdź. To kiepsko. Te pułapki były ogólnie tak bardzo efektywne, że... A nie, to może tego kulika złapałem. Dobra, mamy 4 patyki. Niedawno mieliśmy spotkanie, o nie. W ogóle. Tutaj to będzie wyprawa. Odcinek. Nie wiem, który to może być odcinek. Dajmy nam około 4 odcinek. Wyprawa do dziwnego pana, który ma garnek w kształcie żarówki na głowie i na hita zabiera około 20 obrań. Właśnie, mam więcej życia. Nie, czy mi się wydaje. Dobra. Tutaj nasza jedna pułapka już działa. W ogóle co wymaga pułapka do stworzenia? Bo pułapek będę chciał tutaj bardzo dużo tworzyć. A pułapka do stworzenia wymaga... A tutaj, co jest tutaj pułapki? Dużo trawy i trochę patyków. A, o, to jest złapałem znowu do pułapki, jest superowo. Czyli ten sposób jest naprawdę efektywny. Dobra, już jestem. Musiałem odkaszlnąć i co mi powiecie? Teraz króliki się nie stakują. Ojdź, źle. Dobra, jeżeli... O, mam pomysł. Też panie królik, chce pan do pułapki? O! Taki zły. Jak ucieka. Dobra. Co to jest? Tutaj mamy znowu ślady kofalenta. Kofalent poszedł w tym kierunku. Dobra, tu mamy ten wielkiego pana żarówkomena. Mam dużo trawki, dobra. I do obozu wróciliśmy, aby stworzyć sobie już garnek. Tak, drugi odcinek i mamy garnek. Jej. Tak, dobrze mówię, gdzie jest garnek. Basic farm, crockpit, a 3 kamienie on jeszcze ma go. Dobra, jeden. Stworzony, drugi. Stworzony, trzeci. Stworzony. Tadadam. Mamy crockpit tutaj. Tyk. I crockpity. Może postawimy sobie, no dobra, teraz podejdziemy klawiaturą. Crockpit sobie postawimy może na tym biomie. O, będzie dosyć blisko jeszcze obozu, a przy okazji równie daleko. I zaraz wam pokażę, co możemy stworzyć bardzo dobrego dla naszego żołądka. Tylko będziemy musieli coś włożyć do ognia. No dajmy, przy okazji stworzę w końcu sobie łopatę. Bo ja w ogóle, jak teraz tego nie stworzę, to potem nigdy nie stworzę. No oczywiście, teraz mi brakuje patyków. No to jest tradycja. Dobra. Mamy 2 króliki, które... się uśmierci, ha 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 ha. Dun, 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 dun. No, jakie czterskie. Zawsze było muzykę słychać. Już nie ma, dobra, nie będę jej morudzić. Tak, co możemy stworzyć w prostej kolejności? Mówiąc szczerze, bardzo prostym przepisem, który możemy stworzyć, jest przepis na... No, stwórzmy sobie na razie coś randomowego. Dajmy na przykład sobie 3 marcheweczki i jednego morsela. I co nam to da? Co nam da ten, tam wyjątkowo dziwna... bardzo dziwno pomysłowa potrawa. Przekonamy się zaraz. Tym razem wydobędźmy sobie kolejny kamień. Tyk, tyk i pyk. O, tu jeszcze. Dobrze. Tak, to jest sposób na zrobienie bardzo przydatnej rzeczy, którą na pewno sobie stworzymy znowu. Tyk, 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 tyk i jeden morsel. No to dobra, mamy coś na bardzo ekologiczną sprawę. No na pewno będziemy robić, bo nadaje aż 60 kilka głodu, czyli jest to naprawdę duża ilość, którą naprawdę możemy się liczyć. Użyjmy sobie jeszcze 2 drewienka. O, jest to, mamy to i jeszcze raz możemy włożyć. Teraz może włóżmy zamiast tego motyle. Ciekawe, co też działa w taki sposób.
Znaczy, że zapomniałem, że mam też mrówki. Możemy coś z mrówek zrobić. Teraz też się czymś co zajmę. Tym razem chyba podzielę ten materiał na dwa odcinki, bo trochę się długi zrobił. Dobra. Oporządkujmy ekwipunek. Na razie to już się raczej nie przyda nam. A tym razem możemy sobie wydobyć trochę jeszcze rzeczy kill-offem. Kop, dziewczyno, kop. O, ale kamieni. O, te duże kamienie są epickie. Trochę więcej kamieni nikomu nie zaszkodzi. Przy tym jak teraz dużo kamieni jest, to nie będę narzekać. Nie będę mówić, o, dlaczego tak mało tych kamieni. O, teraz ta mufinka motylowa urosła. Od razu chyba spożyjemy, bo ona nie jest taka bardzo wydajna, jak to poprzednie nasze żarełka. Pyk. A nie, i też jest wydajne, naprawdę wydajne jest. To wszystko jest wydajne. Dobra, marchewki. Usmażymy już sobie wszystkie marchewki, bo już niestety brakuje nam trochę pożywienia. No ale to jest piękne. Mamy razem 120 głodu, możemy uleczyć. I zobaczmy tak, co ja to mogę teraz tworzyć. Mam naszą maszynę, która jest, mówiąc, że trochę trzeba tej ognia dać. Ogniesz je do drewna, aby było ją widzieć. Właśnie. Co możemy tu jeszcze stworzyć? Purple, o, ten nowy kamień. Pięknie, pięknie. Co do tej gry nie dodadzą? Powiedzcie mi. Pewnie patrzymy. Następny odcinek, sezon 6, to pewnie będzie już ten, ta stara babcia albo ten robot. I dodadzą pewnie takie coś, jakieś pistolety, które będą 20 obrażeń, ale będą jednorazowe. O, to byłoby ciekawe. Nie, weź tylko... Na przykład 100 obrażeń. To będzie naprawdę ciekawe. Dobra, tym razem co ja tu będę chciał stworzyć? Na razie nie mogę zrobić łopaty, ale chyba ty coś widziałem, co na pewno będę mógł stworzyć. Tak, w ogóle ciekawe, jak tam, czy w zbroi jakiś, czy ten pan z... O, już pamiętam, co chciałem stworzyć. Czy ten pan z tą wielką mordą, czy on będzie silny, czy nie będzie silny? Dobra. Następny dzionek. I znowu wyprawa po patyki. Dobra, idziemy po patyki albo ogólnie po drzewo. To sobie stwórzmy siekierkę, bo na pewno będziemy mogli. Dobra. O, 26 kamieni, 26 flintów, to jest piękne. Dobra. No działaj, 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 działaj. Dziękuję. Sobie stwórzmy siekierkę. Siekierka. Dziękuję. Nasionka. Zobaczmy naszą jeszcze pułapkę. Nasza pułapka może już nawet zdobyła coś, a my nawet o tym nie będziemy wiedzieć. Pójdziemy i zmarnujemy coś. Zobaczmy, nasza pułapka jest tam. Te zdrogi są czarne. Ciekawe, jak to wygląda. Dobra. Idziemy po więcej drzewek. O, mam też kamień ogromny. Ale się nie przyda nam, ale możemy sobie ściąć kilka drzewek. To zawsze mile widziane w naszym ekwipunku, w naszym tak zwanym inventory. Dobra, pyk, 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 pyk. I na święta już będzie gra codziennie stawiana. Będzie pięknie. Dobrze, i to jest ogromne drzewo. Haha, dobrze, ja drzewce trochę zmniejszyłem ich występowanie, bo mówiąc szczerze, naprawdę nie lubiłem tego, jak one mi się respiły. Przyznam, że gdy chciałem nagrać 14 odcinek, już miałem chyba 3 drzewce obok swojego domu. Bo jak pamiętacie, miałem taki duży las tam. Dobra. Pięknie, dużo patyków, dziękuję. Patyk numer 1 i tu mamy dużo drzew, o. Też jakbym poszedł do zbroi, poszedłbym, no... No mówię, czy zbroja by chyba chroniła przed tym wielkim panem świetlikiem. Coś tu wypadło, jeszcze innego. A nie, przepraszam, moja pomyłka. Zdnijmy te wszystkie tutaj drzewa. No, myszka, nie baguj się. Mamy tutaj dużo drzewek, czyli... Na pewno nie będę tutaj narzekać, że na brak drzewa. Pyk, pyk. Teraz trochę do zbierania. O! Czy teraz przypadkiem drzewa... Czy te drzewo nie urosło same? To jest moje pytanie. Teraz zdejmę to jeszcze jedno drzewo. Pszczoły. Trzeba będzie uwagać. O! Obracę się z tą kamerą. Dziękuję. Dobra. Mamy dużo kamieni, kamieni tylko drzewa i kamieni, kamieni również mamy dużo. Zjedzmy sobie może już te borówki, oj, borówki trzeba szybko wstawić do gotowania, bo o, się zepsują, czyli będzie trzeba coś zrobić z nich bardzo przydatnego.
Chodź, czy można go zabić? Zabijmy, zakilofujmy, no, jaki cheater? Jaki cheater? Widzieliście to? Co to jest za cheater? To jest Mr. Cheater. O Boże, zobacz naszą pułapkę. Boże, gdzie odeszłem? Gdzieś ja jest, gdzie kobieto... Gdzie kobieta wyruszyła? Gdzie mam osadę? Boże, kolejną znalazłem kraj... Nie. A, bo ja mapę obróciłem. Przepraszam. Nie, tak obróciłem mapę. Chyba tak powinno być. Nie. Tak. Dobra, idziemy szybciutko, bo nasze jedzonko się zamieni teraz złom potrawkę, której na pewno nie spożyjemy w dobrej zamiarze, czyli sobie szybko gotujemy. I jeszcze akurat jedno będzie na... Jedno jeszcze będzie na króliczka. To jest nasza pułapka. Pułapka na króliki. O, coś się złapało. W każdym razie możemy to wykorzystać w bardzo dobry sposób i zabijemy dwa króliki. A nie. Jaki cheater. Teraz one są myślą. Dobra. Zobaczmy, czy się ugotowało coś przynajmniej wartego uwagi. Czy będzie coś to słabego. O, dobra. Nie, to drzemy. Spożyjemy go od razu. Bo tylko miejsce nie zajmować. O, ale mówiąc szczerze, nie jest taki zły. Dobra. Gotujemy ostatnią rzecz i zakończymy ten odcinek, bo będzie on jest naprawdę już długi. Czyli podsumowując, jesteśmy mega, mega zajefajni, epiccy. Mamy w trzecim odcinku, w piątym dniu mamy takie rzeczy, że chyba pójdziemy w następnym odcinku na tego pana, który naprawdę może trochę sprawić problemów, nie wiem, bo on tak fajnie, on ma, jeżeli ktoś by za dużo myślał, to mówię szczerze, żeby walił piorunami z głowy. Fina, a jeszcze pokazać, Abigail, aby go zabiła, też, jest na rzeczy, dobra. No, Abigail, no, znowu mnie walnęłaś, wiesz co, bo ja cię przestanę lubić. Dobra, będziemy musieli też znaleźć bizony, bo chyba przydaną się kupy i od razu zrobimy te najlepsze, co tu mam, Raisa. Dobra, to byłby koniec. Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek następny. Do zobaczenia w następnym trzecim sezonie, odcinku do trzeciego sezonu. Pa, pa.